Żyj chwilą tak, jakby była twoją ostatnią, tak. Gdzie ja miałam takie, weź mnie pieprz w ogóle. Pff, przecież mam całe życie przed sobą. Dokładnie. Ja zawsze żyję tym, że kiedyś było fajnie. Chcesz być w teraźniejszości, ale już gonisz do przyszłości, bo tam się na pewno coś zdarzy ciekawszego i masz na to całe życie przecież. To gdzie ty jesteś? Dobrze jest, jak czasami sytuacja zmusza cię do tego, że nawet nie możesz wziąć telefonu w ręce. No. Tak jak na przykład w wannie pełnej wody, bo nawet wodoodporny telefon, dobra, weźmiesz, ale może niekoniecznie on ci faktycznie jest potrzebny w tej wannie. Czy wiesz, no to jakby nie tylko, jakby, bo akurat można trzymać w wannie, tylko ja nie czuję takiej potrzeby, żeby trzymać go w ręku, jeżeli mogę siedzieć w wannie, która ma, z wodą, która ma 40 stopni i która jest na środku niczego i dookoła masz tylko i wyłącznie tą żółtą wersję Islandii. No dokładnie właśnie o to chodzi, żeby ten telefon odłożyć, żeby odłożyć wszystko co, albo odsunąć, nie tylko odłożyć, odsunąć od siebie wszystko co rozprasza i powoduje, że nawet nie zauważasz, że siedzisz w tej wannie, bo już jesteś myślą gdzieś dalej na drodze, albo jeszcze wcześniej utkwiłaś w na przykład porcie celnym, gdzie nie chcieli cię przepuścić i tak dalej i nie doświadczasz tego momentu w pełni. A potem masz takie, kurde, to się faktycznie wydarzyło? Czy ja tam byłam? Czy ja tam byłam? Co ja czułam w zasadzie? Bo dobra, byłam, ale co ja czułam? Czy ja miałam czas się zastanowić nad tym, co czułam? No, dokładnie. A to jest właściwie w ogóle dosyć ciekawe, że jakby przecież pewne rzeczy robisz, w sensie, nie wiem, jedziesz na jakiś wyjazd, zobaczyć jakieś miejsce, kupujesz bilet na koncert po to, żeby coś przeżyć, a bardzo często jest tak, że w tym przeżyciu zdarza się, że nawet nie masz czasu zastanowić się, co czujesz w momencie, kiedy jesteś w tym wydarzeniu tu i teraz. Jezu, co to przyleciało? Dziwne gęsi, co są na polach wszędzie. Tak, i teraz pytanie, z czego to wynika? Z czego wynika to, że będąc w miejscu, o którym tak marzyłaś na przykład, albo na które się tak czekało, jesteś w nim i już w nim nie jesteś. Z czego to wynika? Z tego, że próbujemy odhaczać sobie najróżniejsze punkty na naszej bucket list, albo w mapie marzeń tak zwanej, czy to, że żyjemy już teraz w takim świecie, że rozpraszają nas zewsząd najróżniejsze rzeczy i nie jesteśmy w stanie się skupić na czymś na dłuższy moment, jednym, konkretnym, tak żeby wejść w tę sytuację ze wszystkimi swoimi 5 zmysłami, 6 w zasadzie, żeby być w tym momencie w 100%, tak, że potem ktoś cię o to pyta, i ty tam jesteś znowu, bo po prostu to poczułaś całą sobą, że jesteś w stanie znaleźć się w tym miejscu jeszcze raz i dokładnie wiedzieć, co to było. Ale wiesz co, bo mi się wydaje, że to może wynikać z tego, że no po prostu ciężko jest nauczyć się żyć tu i teraz, bo my jakby zapominamy o tym, że to, co widzimy okiem, z uwagi na to, jak wygląda po prostu konstrukcja biologiczna naszego mózgu, to, co my widzimy, już jest przeszłością tak naprawdę. I my się skupiamy na tym, na co patrzymy, czasami skupiamy się za bardzo na tym, na co patrzymy, że aż patrzymy nawet dalej niż jesteśmy w tym momencie, że myślimy sobie, kurczę, tamta trasa była taka super, a zatrzymaliśmy się, nie wiem, kilometr dalej, albo tamten koncert poprzedni był fajniejszy i już nie przeżywam tego obecnego, albo, co się bardzo często zdarza, co czasami obserwuję w social mediach, to jest to, że ktoś jest na wakacjach, jest super i jest ostatni wieczór i jego już tam nie ma. On ma już takie, o, było tak pięknie, no szkoda, że się już kończy. Tego nie musisz obserwować w social mediach. No. To możesz zaobserwować to wśród znajomych, z którymi się jeździ na na jakikolwiek wyjazd, czy to wakacje, czy to wyjazd, który jest spowodowany, nie wiem, sytuacją w pracy, typu zawiezienie fur na Islandii albo cokolwiek, gdzie będąc na Islandii już słyszysz komentarz od kogokolwiek z ludzi naokoło, albo możesz usłyszeć komentarz, że kurczę, fajnie było na tej Islandii. Ej, dalej tam jesteś. Tak. No jeszcze nie wyjechałeś, jakby wyjechałaś, jakby jeszcze tutaj jesteś, jeszcze masz okazję coś zobaczyć, gdzieś się zatrzymać, czymś się zachwycić, tylko do tego, żeby się czymś zachwycić, no ty musisz umieć być w tym miejscu, które się wydarza w tym momencie. To jest to jogi Qigong, o którym my tak często mówimy, które ty masz na tatuażu. To jest być tu i teraz i mieć taki moment, w którym przeżywasz to miejsce, w którym się znajdujesz, tą sytuację, w której się znajdujesz, że wysiadasz z fury i po prostu stoisz i pozwalasz tej całej sytuacji, która wydarza się wokół ciebie, oddziaływać na siebie, tak w 100%, po prostu być w środku tego. Tak, no mój tatuaż jest nie bez przyczyny, bo ja przez bardzo wiele lat byłam człowiekiem, który totalnie nie był tu i teraz i oczywiście znałam te wszystkie sentencje na zasadzie right here, right now, albo carpe diem, albo jakby najróżniejsze naokoło przemijane, które mijały mi przed oczami, i tylko ja tego nie rozumiałam, bo ja tego nie poczułam nigdy. Tak. I moment, w którym ja przeżyłam coś w 100% tutaj teraz, to był moment, w którym ja miałam takie, o kurde, ale ja inne mam wspomnienie z danej rzeczy, która nie była jakaś, nie wiem, gdybym ja teraz opowiedziała tę sytuację, to ona nie byłaby w żaden sposób ekscytująca dla nikogo innego, tylko dla mnie ona była zmianą światopoglądu, zmianą przeżycia, bo ja przeżyłam coś, bo weszłam w daną sytuację nawet nie w 100%, w miliardzie procent, bo byłam w niej całą sobą i jestem w stanie ją przywołać od A do Z z każdym najdrobniejszym szczegółem, zapachem, smakiem, poczuciem na skórze, wszystkim naokoło kolorem, który by się znajdował, bo ja właśnie wtedy byłam tu i teraz. I to mi pokazało, jak daleko zaszłam w moim niebyciu tu i teraz, myśląc, że jestem taka świadoma życia, świadoma przestrzeni, świadoma sytuacji, świadoma tego, co się dzieje, a wcale nie, bo moje myśli były super rozlatane na wszystkie strony, nie byłam w stanie ich zakotwiczyć w żadnym jednym miejscu konkretnym, żeby potem przywołać jakiś obraz i obrazy sobie musiałam przywoływać telefonem, musiałam sobie przywoływać innymi bodźcami, musiałam sobie przywoływać muzyką i tak dalej, a teraz jest zupełnie odwrotnie. Teraz mam myśl, za którą idzie obraz, idzie dźwięk, idzie zapach, idzie smak, jeżeli ten smak się pojawia. I telefon oczywiście jest, istnieje i mogę zrobić sobie zdjęcie, żeby mieć potem ładny obrazek przed oczami, ale ja umiejąc już, bo to też jest trening, który to sobie musisz wyrobić, umiejąc już być w tym momencie tu i teraz, jestem w stanie sobie przypomnieć każdą tą sytuację. Tak jak na przykład stałyśmy i patrzyłyśmy na pierwszy fragment lodowca, który zaczęłyśmy zauważyć, który zaczął się wyłaniać między górami, to ja pamiętam doskonale moment, w którym skręciłyśmy w prawo, podjechałyśmy kawałek, potem się zatrzymałyśmy na lewym poboczu, wysiadłyśmy z samochodu, wiał wiatr, było ciepło w zasadzie i tak dalej. Ja jestem w stanie przywołać większość szczegółów, które się wtedy wydarzyły podczas każdego późniejszego naszego przystanku na drodze, bo nauczyłam się być w chwili. Być w chwili. Tak, wiesz co, ja sobie tak, jak zaczęłaś mówić o tym, gdzie byłaś wcześniej, to na przykład ja przez wiele lat miałam tak, że uważałam za swoją ogromną zaletę to, że ja mam tak dużo wspomnień i jestem przywiązana do tego, co było i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I uważałam to za swoją ogromną zaletę i nie rozumiałam, dlaczego ktoś nie jest przywiązany do przeszłości, do momentu, kiedy nie zrozumiałam, że ja zawsze żyję tym, że kiedyś było fajnie. Kiedyś było tak, kiedyś było śmak, albo kiedyś to się bujaliśmy z tymi ludźmi, a kiedyś była taka impreza i oby teraz już było zawsze tak, jak jest w tym momencie, i potem było wspominanie super wspaniałej imprezy, która tak naprawdę nigdy nie byłam w tej imprezie aż tak bardzo. Imprezie, jakiejś sytuacji społecznej, jakkolwiek, nigdy nie byłam w niej tak naprawdę, bo ja już ją zapamiętywałam na wszelki wypadek, gdyby się coś zepsuło, to ja jakby potem tylko wracałam, że przecież było tak świetnie, dlaczego teraz tak nie jest. I w moim przypadku brak życia tu i teraz też był powodowany tym, że ja nie akceptowałam tego, że życie się zmienia. Mhm. I w momencie, kiedy ja zaakceptowałam to, że jedyne, czego możesz być pewny w swoim życiu, jak to mawiali starożytni filozofie, jest to, że coś się będzie zmieniać, to wtedy w tym momencie zrozumiałam, że jedyne, co możesz zrobić, żeby przeżywać to życie, żeby mieć w nim jakiś cel, żeby mieć w nim jakieś po prostu poczucie tego, że oddychasz pełną parą, a nie z takim obciążeniem na sobie, to jest to, że przeżywasz ten moment tak, jakby paradoksalnie był ostatnim, bo jest ostatnim w tym wydaniu. No tak, to prawda, ale to jest właśnie, ale to jest widzisz, to jest kolejna ta z sentencji, które kiedyś we mnie uderzały na zasadzie żyj chwilą, tak jakby była twoją ostatnią, tak. Gdzie ja miałam takie, weź mnie pieprz w ogóle. Pff, przecież mam całe życie przed sobą. Dokładnie, ale teraz to doskonale rozumiem, bo tu widzisz, ja dokładnie tak samo byłam przyklejona do przeszłości i ja o tej przyszłości jeszcze zaraz coś powiem, ale potem, jak zaczęłam sobie analizować, bo to wejście w życie tu i teraz to nie jest tak hop-siup, a dobra, to ja od teraz zaczynam już żyć tu i teraz natychmiast już w ogóle przyszłość, przeszłość zanika i już żyję tu i teraz. Nie, 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 to w ogóle nie jest takie łatwe, to naprawdę to musi być trening uważności i to nie taki mindfulness, tylko chociaż może w sumie, no to jest jeden z elementów. Tak, ktoś jakoś to nazwał, tylko takiej uważności, każdy musi to tak naprawdę pod siebie dopasować, jak to będzie trenował. Mhm. Oczywiście można sięgnąć do najróżniejszych poradników w internecie, ale ja po tej sytuacji, o której powiedziałam wcześniej, że nagle we mnie uderzyło to, wręcz zaskoczyło mnie to, jak bardzo ja przeżyłam jakąś sytuację, bo umiem ją opisać od każdej strony, od najmniejszego szczegółu po największy ogół i czuję się tak, jakbym dalej w nim była, to ja sobie zdałam też sprawę, że owszem, ja jestem utkwiona w przeszłości swoimi myślami, natomiast ja tej przeszłości dalej nie potrafię opisać bardziej niż ogólnikami. I ona mi się trochę rozpływa tak jak lód w ogóle pod ręką, że przez chwilę ja pamiętam jakiś moment, a potem już pamiętam mgliste wspomnienie z tamtej przeszłości. Albo pamiętasz bardziej nawet wyobrażenie tego, bo ci się wydaje, że wtedy było bardziej. Dokładnie tak. I ja nie jestem w stanie przywołać danego wspomnienia w 100% takie, jako ono było, wydaje mi się, w danym momencie teraźniejszości. I to mnie zaskoczyło i tak trochę zmroziło w zasadzie, bo jak pomyślałam sobie, cholera, ty żyjesz przeszłością, chcesz być w teraźniejszości, ale już gonisz do przyszłości, bo tam się na pewno coś zdarzy ciekawszego i masz na to całe życie przecież, to gdzie ty jesteś? Właśnie. W którym jesteś momencie? Kim ty jesteś? I w zasadzie co stanowi twoją pulę wspomnień i skąd ty czerpiesz opowieści, jeżeli ty teraz w tym momencie, próbując sobie przypomnieć jakąś sytuację, nie jesteś w stanie jej opisać i paradoksalnie najwięcej sytuacji, które jestem w stanie opisać najbardziej szczegółowo, są jeszcze z czasów dzieciństwa albo szkoły podstawowej, takich pierwszych początków, to mniej więcej połowy podstawówki, połowy gimnazjum, gdzie ja wtedy faktycznie żyłam w tu i teraz, bo tak zostałam nauczona jako dziecko. W zasadzie każdy z nas to ma jako dziecko, tak. Potem mi się myśli rozproszyły. No. I jak sobie to uzmysłowiłam, miałam takie, o kurde, trzeba się nauczyć być tu i teraz, bo jeżeli mi się ma życie rozpłynąć we wspomnieniach, między palcami, to z czym ja zostanę? Nawet nie we wspomnieniach tak naprawdę, no bo jeżeli nie byłaś w stanie sobie pewnych rzeczy przypomnieć, to ty tak naprawdę krążysz w jakiejś mgławicy, nie wiadomo jakiej. Dokładnie tak. Coś ci się wydaje, więc jeżeli wydają ci się rzeczy na temat tego, jakie masz wspomnienia, to pytanie, czy ty jesteś w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób zrozumieć ścieżkę, jaką przeszłaś, jeżeli ty nawet nie jesteś w stanie jej określić. Teraz jestem w stanie teraz tak, ale wtedy, w tamtym momencie. Wtedy nie. No i moment, w którym ja wiem, że zaczęła mi się pojawiać depresja, to znaczy niskie stany, tak to określę. Moment na początku ja pamiętam, a potem ja już mam jedną wielką mgłę. I gdyby nie jakieś tam zdjęcia, jakieś tam przypomnienia, czy to facebookowe i tak dalej, albo Instagram, to ja bym w ogóle nie wiedziała, co się działo w tamtym okresie. I to jest przerażające. To jest przerażające, jak mózg wyparł wszystko zewsząd, bo ja tego w ogóle nie czułam. Tego w ogóle nie czułam, bo ja nie byłam w chwili, bo ja byłam całkowicie poza chwilą. Ja się przesmykiwałam między jednym momentem a drugim. Póki się nie złapałam znowu na hak na moment. No ale to jakby ja miałam bardzo podobnie. Ja sobie teraz myślę o na przykład wspomnieniach, nie wiem, no, najłatwiej będzie mi przywołać tak naprawdę ostatni rok w porównaniu do tego, jak było przez wcześniejszy okres i potem jeszcze przez dużo wcześniejszy moment, gdzie ja pamiętam, że pierwszy raz naukę tego, bo to właśnie, bo to nie jest też do końca tak, że jak raz przejdziesz ten trening uważności i się nauczysz, to on już z tobą zostaje i on po prostu tam sobie będzie. Jeżeli ty w którymś momencie przestaniesz dbać o to, żeby skupiać się na życiu tu i teraz, to to ci minie. Bo tak, to jest jak język. To jest jak jazda na rowerze. Nauczyłaś się języka, przestajesz go używać i zapominasz ten język. Zapominasz i musisz się go w którymś momencie, owszem, będzie ci może w pewien sposób łatwiej, ale jednak musisz się go nauczyć na nowo i tak jest dokładnie tak samo. I ja pierwszą taką sytuację, w której nauczyłam się żyć tu i teraz, to była sytuacja, kiedy ja byłam na kontrakcie w Grecji i było tak źle, że ja nie byłam w stanie sobie z nikim poradzić, bo byłam tak naprawdę na pewnym wymiarze sama, więc musiałam sobie znaleźć sposób na to, żeby w jakikolwiek sposób przeżyć ten wyjazd. Więc jedynym sposobem było to, żeby zachwycać się codziennością i to mi pozwalało. I ja od tamtego momentu prawie wszystko pamiętam. Ja nie pamiętam pierwszych 2 tygodni na tym pobycie, natomiast od 3. tygodnia pamiętam praktycznie każdą rozmowę, którą przeprowadziłam, bo byłam w 100% w tamtym momencie. Myślę sobie o tym, że to jest jakaś taka moja obawa, którą mam w środku, że skoro teraz jestem w tym momencie, gdzie faktycznie umiem żyć tu i teraz i jestem bardzo uważna i skupiona i tak dalej, to pamiętając o tym, że kiedyś już to straciłam na własne życzenie, bo mi się wydawało, że to jest stan stały, tak samo jest w związkach przecież. Też ci się wydaje, że jak o dobra, już się hajtnęliśmy, to już nie trzeba się starać, bo przecież się hajtnęliśmy i już jest wszystko gotowe, nie? Skoro powiedzieliśmy sobie, że dobra, przyjaźnimy się, to już nie trzeba nic w tym kierunku robić, bo przecież to jest powiedziane i to już takie jest. No. Tu zapisane jest, tu zapisane. Tak, czekaj, zapisuję to właśnie ten kamerą. Dobra, jesteśmy rodziną, to jesteśmy rodziną. No nie, jakby to wszystko jest codzienne działanie i codzienne uważne działanie. To jest działanie polegające na tym, że wstajesz... To jest energia, którą trzeba utrzymywać cały czas. Oczywiście, że tak. To jest tak samo przecież to, że zjadłeś wczoraj, nie znaczy, że dzisiaj nie jesteś głodny. Tak, to jest dokładnie to samo. Jakby, otóż to i to, wiesz, bo to, żeby to też nie brzmiało tak, że to teraz jest, oczywiście, że tu trening jest potrzebny, żeby się tego nauczyć, albo żeby sobie to przypomnieć, żeby nauczyć się z tym pracować, nauczyć się w tym żyć, nauczyć się być w tym jak w stanie naturalnym, żeby umieć przeżywać tu i teraz, właśnie tu i teraz w największej, najbardziej optymalnej też dla Ciebie i najczystszej formie, najbardziej dogodnej i wygodnej. Natomiast to jest wysiłek, ale żeby to też nie brzmiało tak, że to jest taki nie wiadomo jak strasznie duży wysiłek, że w zasadzie to teraz łatwiej będzie rzucić wszystko i nie być w tu i teraz, no bo jednak to przecież wysiłek jest. Jakby to brzmi jako wysiłek, ale świadome życie to jest wysiłek, bo tu musisz zastanowić się nad przeciw, nad tym, co jest Twoją wartością, nad tym, co jest Twoim priorytetem, nad tym, co chcesz, czego nie chcesz, co Ci stanowi, co Ci nie stanowi, którą ścieżką pójść, jaką energię wybrać i tak dalej. Wiem, że to teraz brzmi może bardzo, bardzo górnolotnie, ale tak próbuję w paru słowach opisać, że tak, to jest wysiłek i świadome życie, czyli bycie w tu i teraz, to też jest wysiłek, żeby stanąć, posłuchać, powąchać, zastanowić się, jaką emocję to w tobie wywołuje. Ale mieć nazwane te emocje przede wszystkim najpierw, to jakby wszystko się ze sobą w jakiś albo wiesz, nawet, no tak, ale nawet jeżeli nie masz nazwanej tej emocji, to żeby to było tak, że kurczę, odczuwam jakąś emocję, to jest fajne, niefajne, nie znam jej, albo mam ją, ale teraz poznajmy się. I żeby wychodzić z tą chęcią, że ja się postaram, bo bycie w tu i teraz to nie jest coś, co nam siedzę, pachnę, tak jak mówiłyśmy w ostatnim odcinku i teraz bring it on, dajcie mi wszystko. Tylko to jest wyjście z własną inicjatywą, że ja chcę być w tym momencie czasu, być w tym skrawku i chcę go poczuć w pełni, więc to jest mój wysiłek, żeby to zrobić. Tak, i żeby nie dać się ponieść myślą, a co ja jeszcze muszę zrobić, a gdzie ja muszę być, albo gdzie ja byłem, albo... To też jest kwestia, jakby bycie tu i teraz, to też jest nauka cierpliwości tak naprawdę. My w dzisiejszym świecie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tempo musi być bardzo szybkie, wszystko musimy osiągać, odhaczać cele, KPI, wszystko i tak dalej, i tak dalej. I w tym pędzie jest bardzo trudno powiedzieć, że ja mam swoje tempo, to jest moje tempo. To, że ktoś idzie innym tempem, to jest jego tempo, ja nie wiem jaka jest historia za tą osobą, ale ja mam swoje tempo i ja wybieram swoje tempo. Ono czasem jest szybkie, ale czasem jest wolne i ono jest przede wszystkim moje i moją decyzją o tym, żeby je przeżywać, jest przeżywać je czasem wolno, czasem wyjechać, tak jak my wyjeżdżamy do lasu regularnie, praktycznie rzecz biorąc. No to ten wyjazd na Islandię to jest dokładnie taki sam wyjazd. To jest wyjazd na to, że nie, że przelecieć i polecieć, tylko to jest wyjazd, w którym chcę się zatrzymać i w którym ja chcę poczuć, czym Islandia jest dla mnie. Bo poprzednim razem jak byłam, to po prostu ja pojechałam do pracy i na tyle, na ile mogłam się zatrzymać w pewnych momentach, to się zatrzymałam, ale przede wszystkim ja tam byłam w pracy. A teraz ja się bardzo cieszę, że był czas na to, żeby stanąć i po prostu patrzeć na to, w jaki sposób wygląda lodowiec i zrozumieć... A on też przemija swoim tempem. Właśnie o to chodzi, żeby zrozumieć ten czas i żeby zrozumieć to, że my stojąc i patrząc na niego w tamtym momencie, ja mam gwarancję, że ktoś, kto stoi w nim w tym momencie, kiedy ktoś nas słucha, on wygląda już zupełnie inaczej, on już jest innym światem tak naprawdę. I to jest niesamowite, że my gdzieś tam zamknęłyśmy w swojej głowie stan, którego na pewnym wymiarze już nie ma. Nie no, nigdy nie ma, no bo tak. Jakby to, co się działo naokoło, no to po prostu już nic nie powróci, no to no. jest wszystko suma płynie, wypadkowych, nie? Dokładnie. Nigdy nie wchodzisz dwa razy do tej samej rzeki, nie? No nie wchodzisz, bo rzeka już przepłynęła, to jest inna woda, inny nurt. No. To brzmi znowu super filozoficznie, ale w tych prawdach filozoficznych jest cała prawda, co tu dużo mówić, no tak. Po prostu. I tylko my stwierdziliśmy, że one są bo tak górnolotne, albo to jest zbyt górnolotne, przecież my mamy inne życie. No, ale z jednej strony owszem mamy inne życie, ale z drugiej strony jakby to, że ktoś opisał swoje życie takim słowem, nie znaczy, że opisał je błędnie, opisał je po swojemu. Tak jak ktoś ma swoje tempo, ktoś ma swoje słowa i ktoś ma swój sposób życia. Tylko wiesz, jeszcze z tym tempem jest tak, że tutaj nie możemy... Tutaj też trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy, bo trzeba pamiętać o tym, że ja się decyduję żyć w moim tu i teraz, zachwycać się momentem, zachwycać się chwilą, być w tym momencie, chcieć go poczuć i tak dalej. Natomiast to nie powinno już czasami w momencie, kiedy jest współpraca wielu osób, wielu jednostek na jakimś polu, stanowić dla sytuacji grupy, czyli sytuacja grupy na przykład grupa się spieszy, nie może być tak, że ta jedna osoba, bo ja będę jechała wolniej, ja będę szła wolniej, tylko dlatego, że ja chcę być w momencie. Tutaj to wiesz, trzeba umieć upośrodkowywać, bo też jest tak, że ja też to miałam w pewnym momencie, gdzie ja byłam taka, że bo ja teraz jestem w moim momencie i ja chcę mój moment przeżyć po mojemu. I wiem, że to stanowiło większej ilości osób, bo oni, chcąc nie chcąc, w tym momencie musieli się dopasować do mojego tempa, bo ja to trochę wymusiłam. Póki ja tego nie wyczułam, że ja tak robiłam, no to w sensie nie wyczułam. Ja to wyczułam po jakimś czasie, bo zobaczyłam, że jest mi niewygodnie, bo czuję, że wymuszam sytuację na kimś. I to mi pokazało, że też nie można ze skrajności w skrajność, bo jesteś w momencie, ale też czasami możesz być w momencie z uważnością na większą ilość osób. I to też dalej jest bycie w momencie. To też stanowi charakter o tym momencie, w tym momencie, że jesteś z grupą osób, że dostosowujecie swoje tempo do wszystkich, wypośrodkowujecie je, a nie, że się narzuca swoje na swoje i że niech cała reszta się dopasuje, bo ja tak chcę. Tak, ale to też jest kwestia tej uważności, tego, że ty poza... potrzebą własną, umiesz też dostrzec potrzeby innych i znaleźć się pośrodku nich, że przeżyć coś po swojemu, ale też jakby nie narzucać tego zdania innym, tak? No to jest jakby kwestia uszanowania cudzych granic, no to jakby mówi się o tym, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innej osoby tak naprawdę i jest w tym dużo racji. Tylko, że po prostu wiesz co, jakby każdy... Zgadzam się, że każdy ma inne tempo, tylko to sobie tak myślę, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od szacunku. Jeżeli ja potrafię uszanować czyjeś innej potrzeby, to dla kogoś nie powinno być problemu uszanować moje potrzeby tak naprawdę i spotkać się pośrodku. Być może jest tak, że wiesz, że to my jesteśmy takie, dlatego spędzamy ze sobą czas i otaczamy się ludźmi, którzy mają podobnie, którzy lubią stanąć na środku lasu i po prostu tam stać, którzy lubią leżeć na polu i oglądać Perseidy i po prostu być tam w tej chwili, którzy na równonocy stoją w piasku i patrzą na gwiazdy, bo właśnie akurat niebo zrobiło nam spektakl. Ale są ludzie, którzy są w stanie przeżyć jakby też te emocje, tylko że ich tu i teraz ma większą intensywność i mniejszą rozpiętość czasową. Tak mi się wydaje, że jakby, bo Jesteś, no tak, no ja jestem w stanie ocenić, opisać tylko i wyłącznie swoje własne tempo, które wiem, że potrzebuje oddechu, czasu, w którym spali się kadzidło, czasu, w którym mam moment na przestawienie półek w swojej głowie, ale ktoś może mieć po prostu inaczej i to też jest okej. Ważne jest to, żeby... To jest to, co pisał Michał Szafrański w swojej książce. Jeżeli określasz swoje cele finansowe, to musisz je określić ty, dla siebie, swoje i musisz je opisać swoimi słowami. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Ja się odnoszę jedynie do tego, że już w tym pełnym poukładaniu, w tym pełnym określeniu sobie swojego tu i teraz, zrozumieniu go, zachłyśnięciu się nim też, bo w pewnym momencie to jest całkowicie nowe i masz takie o Boże, teraz będę świadomie przeżywać każdą rzecz. Spotkasz się z ludźmi na swojej drodze, czy to w pracy, czy to w jakiejkolwiek sytuacji, gdzie będziesz musiała poluzować swoje tu i teraz. I to nie jest takie do końca poluzowanie, bo po prostu musisz zmusić swój mózg albo swoje przyzwyczajenie do tego, żeby intensywniej przeżywać to tu i teraz, żeby je zapamiętać w takim samym stopniu, ale dopasowując się w tym momencie do tempa innych osób, bo one też takie trochę narzuciły, bo sytuacja takie narzuciła, bo no raczej, coś się dzieje. Ja raczej bym powiedziała, że sytuacja, bo często jest tak, że nawet gdybyś chciał przeżyć coś w tym sensie, jakby wrócę teraz przez to, że jesteśmy na Islandii, wrócę teraz do mojego poprzedniego pobytu na Islandii, gdzie ja wiem, że osoby, z którymi byłam, są osobami bardzo świadomymi, które też chciały przeżyć tam Islandię, ale przez ilość obowiązków, które mieliśmy nałożone przez to, że pojechaliśmy tam do pracy, to wykorzystywaliśmy maksimum tych momentów krótkich na to, żeby stanąć na czarnej plaży, żeby dać się ponieść temu wiatru, żeby zrobić to zdjęcie z różowym niebem i ja wiem, że ja w tamtych momentach byłam w 100% w tamtej chwili. Tak, tak, tak. I to jest możliwe. Jakby... Ja mam dokładnie to samo z mojej poprzedniej podróży na Islandię, gdzie u nas było inaczej, teraz mamy w zasadzie tutaj 2 razy więcej czasu niż my mieliśmy, jak przywoziliśmy auta z Islandii do Polski, bo my mieliśmy w zasadzie 1 pełny dzień tylko na Islandii, wieczorem przylecieliśmy, spaliśmy, 1 pełny dzień na Islandii, spaliśmy i następnego dnia o 18:00 już wjeżdżaliśmy na prom. No to rzeczywiście mało czasu. Mało czasu, a my tutaj mamy w zasadzie takie 3 pełne dni na samej wyspie, więc to jest dużo więcej czasu na to, żeby stanąć, popatrzeć, wchłonąć, zaobserwować, pogłaskać pączki, spalić kadzidło, tak jak już powiedziałaś wcześniej i tak dalej. To sytuacja nam daje. Tak. Tę możliwość zachłyśnięcia się bardziej. Zachłyśnięcia się, to jest dobre powiedzenie, bo to jakby naprawdę były takie momenty, zresztą, które widać na obrazku, że można było naprawdę zachłysnąć się tym widokiem, że można było jechać wolniej i zatopić się w tym niedowierzaniu, że ta wyspa może tak wyglądać i że może się zmieniać na przestrzeni 50 km. To jest po prostu... 50 km, w zasadzie czasami nawet kilku kilometrów, gdzie po prostu zmieniała się rodzaj planety, na jakiej jesteś. I to było niesamowite. I powiem Ci, że ta wycieczka teraz tutaj jest dla mnie wycieczką, w której ja bardzo mocno poczułam to, że mam już dobrze po 2 latach opracowane swoje jogi qigong. I nie używam tutaj słowa opracowane bez przyczyny, bo ja nad tym mocno siedziałam, bo na początku jak poczułam ten moment tu i teraz i sobie wytatuowałam to na ręce po koreańsku, bo to też jest dla mnie pewnego rodzaju magiczny język, to ja jeszcze przez długi czas wcale nie byłam w tym tu i teraz, bo coś mi cały czas umykało. To było spowodowane najróżniejszymi gonitwami myśli w mojej głowie, które też powodowały, że nie byłam w stanie się skupić na jakichś rzeczach na dłuższy moment, albo natychmiast wpadałam znowu w przeszłość albo w przyszłość, bo się zastanawiałam, co by było, gdyby, albo co będzie, jeśli. I to powodowało, że to tu i teraz mi umykało, ale szukałam najróżniejszych dróg do tego, żeby nauczyć się obserwować, nauczyć się słuchać. Tutaj bardzo wielką inspiracją byłaś Ty, były inne osoby naokoło, które też chcą być tu i teraz i też pokazują swoje sposoby na to i Twój sposób mógł być dla mnie inspiracją, mój sposób jakiś tam mógł być dla Ciebie inspiracją i przeżywaniem tego w innym rodzaju, w innej intensywności albo w innych po prostu kolorach, które się odczuwało. I to jest cały czas ongoing process. Ja o tym mówię od paru odcinków, ale jogi qigong jest, mimo że To widzisz, to jest paradoks. Jogi Qigong, mimo że jest momentem tu i teraz, to jest proces. Tak, to cały czas jest proces. Jakby wszystko, jakby to jest proces. Generalnie jakby w ogóle życie jest procesem tak naprawdę. Jest procesem i ty wybierasz, jak ten proces po prostu będzie wyglądał tak naprawdę. I możesz wybrać po prostu przelatywanie, zawsze skręcanie w prawo, bo tak jest szybciej. A możesz odhaczanie punktów na liście, bo... Tak, albo no, jakiekolwiek możesz mieć motywację, bo ja nie chcę brzmieć, że ja to oceniam. Ja po prostu zauważam, że są różne sposoby życia tak naprawdę. I każdy potrzebuje innych bodźców, innych doznań. Że tak, oczywiście, że tak. Ja widzę, że ja na przykład czuję się szczęśliwa i spełniona w momencie, kiedy jestem w stanie wejść wszystkimi moimi zmysłami w sytuację i ją odczuć tak, że potem ja nie mówię, że byłam, tylko ja mówię, że jestem, bo ja w myśli cofam się do tego momentu i ja po prostu w nim jestem. Tak, przypomniała mi się ta scena z tego, z K-Paxa i z Podróży Światłem, Aloha Sayonara. No. Jesteś w tym samym miejscu cały czas. Byłeś i tam, i tutaj. Dokładnie to tak, jest Aloha możliwe Sayonara. Jak najbardziej, tak? Mimo tego, że wiesz, tu stoimy i patrzymy na port, ale jednak również w tym samym momencie jesteśmy pod górą, jesteśmy przy lodowcu i jesteśmy w gorącej wannie. Dokładnie jesteśmy w tych wszystkich momentach naraz tak naprawdę. Aloha Sayonara. No. I ta Aloha Sayonara jest tak, że może teraz siedzimy w Polsce i nagrywamy ścieżkę do odcinka, ale dalej siedzimy na Islandii i pamiętamy każdy z tych momentów, które przeżyłyśmy. Dokładnie tak. Bo dalej go przeżywamy tak naprawdę i cofamy się do tej emocji, którą miałyśmy w tym konkretnym punkcie. Tak. Ja mam dla Was taką propozycję w ogóle, jak macie ochotę, to spróbujcie, tak jak ja mówiłam o tym, żebyście spróbowali być mili, zrobić jedną miłą rzecz parę odcinków temu, to spróbujcie zapisywać sobie dziennie jedną rzecz, w której byliście w 100% w danym procesie. Zobaczcie, co się stanie po miesiącu. To jest ten trening Polianny? Znaczy, trening Polianny polega na czym innym. Trening Polianny polega na tym, że znajdujesz coś, z czego możesz być zadowolony w każdej sytuacji. To jest coś innego. Okay. A tutaj mówię o tym, żeby zauważyć albo żeby bo na początku z zauważeniem może być problem, żeby świadomie mieć jeden moment w ciągu całego dnia, który przeżywasz świadomie, że wstajesz rano i pijesz kawę i to jest ten moment, który wybierasz przeżyć świadomie, więc zapamiętujesz aromat kawy, zapamiętujesz jej smak, zapamiętujesz to, jak Ci się siedziało na fotelu, zapamiętujesz światło, które wchodziło do pokoju, zapamiętujesz to, w jaki sposób ktoś Ci podał tą kawę, zapamiętujesz to, że kot przeszedł obok Twojej nogi. Jakby... Zauważasz pełen moment, tak mniej więcej... I opisujesz go sobie i po prostu przez miesiąc spróbujcie to zrobić. Zobaczcie, co się stanie za miesiąc, czy zaczniecie zauważać te elementy sami, bez zapisywania ich. Tak, bez telefonu, bez rozpraszaczy naokoło. I to jest jeden ze sposobów trenowania tu i teraz. Może macie jakieś inne, to... Podzielcie się z nimi z nami. Tak. Będzie super. Jest super. Jest super. A jakby co, to pamiętacie, że na momenty możecie zaglądać do nas na nasze Instagramy kajkowe, erilkowe i boskie i grupę między boskimi. Dokładnie tak. No i też pamiętajcie, że możecie nas słuchać na Spotify, bo wszystkie rozmowy są na Spotify. Tak jest. Jogi Qigong.